Robinson. Dzień dobry. Bobsona na pewno znacie nieraz na filmach, czy na żniwach, czy z targu. O, Open Farm by się przydał, bo dawno nie było. Ale o tym może za chwilę. No, piękna maszyna. Przed sterami mamy Magnuma. W życiu bym nie powiedział, że za Solcem takie piękne pola są, bo Solec po prawej stronie, jak te krzaki widzi, ta? To po prawej stronie jeszcze jest Solec, ale tutaj już to pole to już nie są, to już nie jest Solec. No kurde, tutaj faktycznie górka konkretna jest. Bobson mi przyjrzyj, bo pole jest naprawdę niezłe. Dzisiaj mamy już sobotę i tą zapowiadaną pompę, która była w poprzednich odcinkach, o której mówiliśmy sobie na dniach. No i faktycznie to idzie. Idzie cały czas, jeszcze godzinka, dwie. Ja już teraz powiem ci, jechałem i zaczęło powoli kropić. Gdzie? Chyba u ciebie. No, mówię ci, no, ale o nieca chyba... Ja to ci powiem, więcej bym wyższy, jak to spadało. A no, to na pewno. To ogólnie patrzę tą górę, no konkretna, ale zobaczę, co tu idzie. O, widzę, że piękna ekologia po lewej stronie. To niczym u mnie dołek. To jest hodowla ostu zawodowa. I głuchy owiec. To powiem ci, to u mnie można by było baśni, kurwa, zawodową na Solcu, na tym dołku. Jakie tu makunie, powiedz mi, ten sprzęcior? Ty, koło 300 będzie miał. Bożesz, kurde. Powiem wam, że naprawdę w życiu realnym jeszcze się z tym pełnikiem nigdzie nie spotkałem wcześniej. Naprawdę przepiękny potwór. Gdzieś tam tylko zapowieści słyszałem o gejsikach w tym gospodarstwie. No, dwa. Dwa, i ten jest ten mocniejszy. Tak, jeszcze jest 72-20. Jak żniwa przebiegają? Coś wczoraj widziałem, pięknie my już dożynki ze wczoraj robili. Kurwa, my dożynki my dopiero z epoki pokończyli. A no właśnie, widziałem wczoraj, żeście leciały znowu udeczką sobie ładnie, pięknie. No dzisiaj wiesz, dałeś czyście odwozu nimo, to mogę sobie trochę pol poszaleć. No, dzisiaj nie kosicie. Nie, no po co, to widzisz pogodę, widzisz pogodę. Nie ma sensu. No ale rzepaki machnęliście już wszystkie? No wczoraj skończyłem. Wczoraj koniec. A co ich w końcu daje radę, teraz to człowiek. No, wczoraj ja byłem w szoku. Patrzę, jeden nucholat właśnie, pierwszy co ich zleciał, później ten mały. Środkowy. Tak. I na koniec jeszcze jechał ten stary. No ten stary tutaj wczoraj leciał. No, ja byłem w szoku, wczoraj mówię, kurde, pięknie tutaj. Ty no wiesz, trzy kombajny polu bywa. No. I wszystkie na rzepakach? Nie, tam duży CX był na rzepakach, ten średni był u ludzi, a mały jak? Mały ciął tutaj. Aha. Przeżyta. Taki bajer. Tak. Także na umy, gospodarstwo się pięknie rozwija. No już kiedyś filmy na pewno kojarzycie z tego gospodarstwa. Na pewno możecie skojarzyć starzy widzowie. O, to starzy widzowie to będzie było Jezus 10 lat temu. Nie, 10 lat. No, ci powiem, że będzie 10. To nie był początek, już chwilę nagrywałem czasu. To tam był 2016, 2017. Oj, 14, coś takiego, gdzieś pod tą górę się tam zakopywali z Szymczakiem. A no może, kurna, dziad. To było chyba podsumowanie wakacji? Może być. New Hollanda, wtedy tego starego nagrywałem, kombajn. To było na pewno z Bizonem, wtedy Głowasia jeszcze i z moim Masejem. To była mieszanka, może taka być. Filmowa. Może być. Kurde, to było dawno, nieprawda. No, było. No czas leci, to nie ma co mówić. No czas nie... Miejsce nie stoi, tak. To prawda. Z tyłu co wyciągamy? Z tyłu... Gruberek. Gruberek to będzie ze 6 wincy. 6 metrów. 6 chyba 20. O, konkretne łapy. No i konkretna robotka z tyłu. Ty no, 6 metrów robi robotę, no kurde. No, nie ma co się oszukiwać. Wręcz powiem ci, że patrząc na ramę, to jakie ma zabezpieczenia tu wszystko, to wygląda jak niczym Głębos. Gdzieś. No. Bo naprawdę te łapy nie jakieś tam profilowane, wszystko proste. Wielka kurwa stopa i ogień. A ci powiem, że daję radę. Ale naprawdę, no Magnum, kurde, a podjechałem na pole całkiem inaczej, spodziewałem się, jak on wygląda. No, ale to na sobie wysyłałem, nie widziałeś ty z pozaczki Magnum. No, nie. Cztery pierścienie. Robią wrażenie. Dla nas jest od razu, a prawilnie. Fajny wyświetlacz, który to jest rocznik, kojarzysz? 96. O ja pierdzielę, to jak ten, rodziców Audi i mój rocznik urodzenia, no. No tak, stary... No, to... Ja pierdolę, to i o taki ciągnik bym się mógł kupić, nie? Bymy razem dojrzewali. Robisz to szli, kurde, o Jezu, u ciebie to on będzie miał co robić. No w naszym przypadku, kurwa, to nie wino, nie? Tak. Czym starsze, to lepsze. A ci powiem, te stare to są przynajmniej ukute te ciągniki, ja sam wiesz, że ten internacional co u nas jest, no, ten mały. Ja uwielbiam, ja mówię, gdzieś tam, no właśnie, kurde, gdzieś mówię, szukam jeszcze w głowie filmów, które mogliście widzieć z tego gospodarstwa. Sianokosy, dokładnie, podmiot Malina, ta. Co widła się urwała. Tak, na pewno jeszcze było koszenie i zbieranie zetorem, samozbierającą przyczepą też była piosenka pod taką latynowską. Żniwa jeszcze takie stare były, to jeszcze na rynówce jeździłeś, ja to z szefem. A no moim. Tak, no mówię, właśnie, z szefem było wtedy jechane na rynówce.
Także, także, no kilka filmów z tego gospodarstwa się pojawiło, taki Bobson jak kilka razy pojawił się na kanale. Także mega. Nieprawda, nie wiesz, czy mu on kłamie. Jo, ludzie nie widzą teraz, to nie kojarzą po głosie, będą wiedzieli, o co chodzi. Tak jest. Na pewno, może to najbardziej Bobsona kojarzyć, no albo z Open Farmu, albo jak były żniwa u mnie, co pielgrzymka była na koniec, co żeśmy ojca odprowadzali, co Bobson stał pięknie przy kombajnie, żeśmy sobie tańczyli pod muzykę. Ja nie pamiętam, ale ja alkoholu nie piję. Można na czele, bo się bawić? Można, ale po co, jak jest alkohol? Kurde, wreszcie tutaj dzisiaj można popatrzeć na lewo i prawo, że tu coś wreszcie żniwa się zadziały. Ale jeszcze. Ostatnie 2-3 dni na Solcu kurna praktycznie nic nie działo. Wczoraj dopiero zaczęli oporowo wszyscy kosić. O, ja byłem wczoraj gdzie? Byłem na Wąwale, to tam w Kłasku Morskim. To człowieku, tam jak my chcieliśmy, że park to wokół było 15 kombajnów jeszcze. No, no wczoraj tam gdzieś tam babcia dzwoniła i mówi, że też na umór tam okolice. No wiesz, też się dowali. No, koszą mówi, wolą skosić, nawet i zielone przerzucić, niż to nie wiadomo, co to wpompuje, nie? No, czy to też się patrzyłem, to wiesz, dzisiaj miało niby padać wieczorem dopiero, jutro ma popadać u nas cały dzień, a później gora. No, w końcu, bo mi opalenica już schodzi, muszę się opalać. No, różnie to bywa, wiesz, chwila, moment, zaraz jakaś komórka się urodzi i Bóg wie, co tu się stanie. Więc lepiej, no mówię, my tak samo żeśmy woleli wszystko ściąć. No nie było czegoś takiego, żeby było tragedia. Może pszenica mogła jeszcze dzień, dwa postać na pniu, ale zależało nam na tym, że pszenica nas trzymała pod tym względem, że była słoma prasowana z pszenicy. I po prostu, żeby z belkami później nie, tak jak dzisiaj, no ogólnie do zbierania by było super. Ale Bóg wie, ta pogoda tak machała, że miało być i raz o 14 patrzyliśmy, dwa dni później 10. Wczoraj był moment, że przeskoczyło, że o 20 dopiero przyjdzie ta chmura na padanie. Dzisiaj mamy godzinę aktualnie 13. I no to tak się zbiera, że no koło tej 14, czyli tej pierwszej godziny, która miała padać, a tak gdzieś mógł mnie wyjść. Co my tu mieli? Przeżyto to chyba było. Jo, przeżyto, no. Ale ogólnie jak rzepaki w tym roku usypały, tak? Ponad, czy tak średnio około 4 było. No ale tu, no to nie były na jakichś zajebistych ziemiach, to nie ma co ukrywać. Gdzieś tam. No to, że to trzecia klasa jest, ta? O. Trzecia, czwarta to zależy. A u nas takie mozaiki, jak sami tutaj też. Widzicie? Więc no to jest najlepsze, że ta góra, to pod górę to jest piach. To nie jest glina. Tutaj? Tak, to jest piechowa. Kurde, a w pewnym momencie jak patrzyłem, to no tam masz glinę widziałem. Z tego zjazdu masz piach, tam dalej górkę masz glinę. Dlatego mówię, no u nas to niestety, ale te pola no są jakie są. Niby się wydaje wszystko ładnie, pięknie, to nie mam się, że są góry, ale jak widzimy, no się trawia. Idzie, ale to idzie takim pasem u nas cały czas, to ta sama górka. U mnie jest moment, w którym mam górkę i tutaj w tym miejscu, gdzie tu ta górka druga wychodzi, to tu jest nisko i idzie droga przez Solec w tym momencie. Akurat. Może być. Tak, to idzie akurat ta górka idzie, jak tak patrząc, to przez cały Solec, więc to idealnie u mnie ona. No wiesz, tu gdzieś w niebiesko stare koryto Wisły szło, tak? No. Wszystko po tym korycie jest. I to tak wygląda, no to tam w Bytowie to szły koryta kurwa Oceanu Atlantyckiego, spokojnego i głupie czego jeszcze to tak porobiło. Także no tutaj widać w miarę coś tam pokoszone. I ustaw widzę po lewej sobie prasują. Dzisiaj wczoraj Kubuś nas jeszcze wieczorkiem odwiedził. Jak my już mieli dożynki, poogarniali wszystko, poprowadzali. No to Kubuś jeszcze prasował. Prasował wczoraj do prawie drugiej w nocy. Ale no prasa się sprawdza, nowy nabyteczek siada. A co on kupił? Prasę taką jak Matigo, tylko o model lepszą. No to mówi, że mu biegu brakuje, nie? W pewnych momentach. To jak Magnumasy kupi. Próbowali po Bizonie, jak przyjechał prasę ustawiać, no bo to dopiero pierwsze odpalenie w tym sezonie. No to mówi, kurwa, biegu brakło, bo po Bizonie. Ja mówię, no po Fendzie trochę wiesz, no nie będzie zapierdalał. No to nie opłaca mu się, to jedzie 28, bo zanim się rozpędzi, no to już musi hamować bobelka, nie? No, ja też ma potencjał, ale no niestety jest to, że kurde, hamować trzeba. Mati przecież jak z tym zapierdalał 32 na godzinę, to jak mu się przypchało, to po 15 metrach by hamował dopiero. No tak! Ale Mati to robią. Byłeś u Matiego? Ja jeszcze nie byłem, myślimy, może jutro się przejechać. Nie widziałeś tego John Deere'a? John Deere'a to ma zajebistego, Mati. No tego, co miał na tym roku, czy nowego? Tak, nie no. Tego, co przy prasie latał, to jo. Znaczy, nie wiem, czy on w tamtym roku nie ma tego na testy, bo on nie dostał już od razu. Jak Kazik chciał w tamtym roku, w tamtym roku był mieć ten konkurs, no to on miał tego na testy, jest to M-kę, a on teraz ma już tego swoją R-kę. Ty, tą wielką. Ten konkurs to już będzie 2 lata zaraz. A to nie. Powiem ci, ten czas tak leci, że ja też czasami sobie myślę, że rok, ale chuja, to będzie już 2 lata pewnie. A może być. Mówię, czas zapierdziela. A to...
więc... To może, też bym się przejechał z wami. Ja, no mówię, coś myślę. Ja to jutro będę spał cały dzień, ja to jutro nie wychodzę no z domu. No dzisiaj i tak, jedziemy do Kuby poimprezować, no bo jak to ma dzisiaj cały wieczór padać, ma być wolne, to dzisiaj pewnie będzie dużynki V2. Zobaczymy, co to wyjdzie. I niedziela niedzielą. Zobaczymy właśnie, może by odwiedzić. No w poniedziałek mam i wapno przyjść, bo mają awarię i nie wozili, bo wczoraj dzwoniliśmy do nich. O. I mają awarię i niestety no nie ma towaru. Ale mówię, od poniedziałku ruszę i powiedział, że koło po 10 powinien być u nas. Więc jeżeli tak będzie, no to naprawdę super. A wiesz, jakie to jest dokładnie wapno? Nie wiem. Ja to się takimi rzeczami nie interesuję. Jestem mega ciekawy, co to. No ci mówię, podjdź sobie zobacz. No mówię, to przyjedzie, to zobaczymy, jak się rozpuszczą. No to zrobimy na kiedyś. No. Kolej zamówił 3 wódki, przywieźli mu kipli na pole. Tak to wiesz, fajnie, taki drobniutki, nie wiem, kamyuszyk, co się okazało, to był łupek. No. To był sam kamion, tą wodę, to nic nie rozpuszcza. No to tak, wieku. Tak, no ale no to jeżeli ty by już zamawialiście, no chyba to nie pierwszy raz zamawia to niby z tego, co słyszałem. A no nie wiem, może tak. To któryś rok ten, no i że dobry, no po 30 łódek chyba wybierze to, jakoś tak, więc no to kurde. O nie, no na prawie każdym dużym polu jest, że jest łatwo. No, no to widzisz. Teraz no jeszcze nie to... wierzę, że też by jakieś słabe było, no. Nie, no. Ja się cieszę, bo u mnie wapno to pewnie wszystko. A chcę zobaczyć, bo mówię, no są te przepaleniska, są takie place, że totalnie nic nie rośnie. No, no, więc no, to mówię, to jest brak właśnie wapna. Brak wapna, tak. Najbardziej, wiesz, że nie ma wodozmianu, to też bardzo boli. Woda na pewno, nie? Bo wody w tym roku u nas to w opór. No. W tym roku to akurat na wodę nie można narzekać, cały czas pada. Także naprawdę, gdyby nie ta woda, to by tego sezonu nie uratowało u nas, bo jak nie było nawozów, nie było tego wszystkiego zbytnio. No to w tym roku by była masakra. No wozów tak, nie ma i nie będzie. No. Kto to będzie kupował poza tym? Idź do chuja. No za te pieniądze niestety, ale... Ale szkoda gadać, szkoda szczypić. Ja już trochę żeśmy gadali na poprzednich vlogach. Najlepsze jest to, że ja nie mam pojęcia. Może ja tego, wiecie co, vloga puszczę sobie tak gdzieś pomiędzy moimi. A właśnie, teraz jest godzina 13, ja wam mogę wydać, bo Adam i właśnie na Adam siedzi teraz w domu. Ja mówię na szybko. No, to Nygus, ale nie przyjechał. Nie, Nygus robi vloga. Jak ja, mamy jednego kompa, tylko wzięliśmy. Jak ja robię vloga, zanim się wyrenderuję, no to później Adam chodzi. I że to jutro nas nie ma w chałupie, no to dzisiaj trzeba te vlogi zrobić. Ja teraz zrobiłem. Na tym interneciku, teraz światło o nowym chałupie, to ja nie zdążę opisu ustawić i film rzucony. Co ty gadasz? No, a to kurde, z czego ma ta? Orange tu ciągnął światłowód. A to już dawno... 600 na 100. To już dawno ciągnęli. No ale teraz podłączali przecież dopiero. A no tak. No i chłopie, no 6 minut rzuca film, 7. No, a ty pojechał do Bytowa za internetem, a tu... No ale nie zobacz, ile lat już minęło, no, to już 4 lata ponad. No to jest fakt. Rok idzie. To jest fakt. Ale wiesz co, w tamtym roku my na żniwach 2 dni wrzucali jeden film. No. No a teraz my jesteśmy w ciągu godziny wrzucić kurwa wszystkie filmy, jakbyśmy chcieli. A vlogów tak szczerze, czekajcie, zwijanie, prasowanie 2, pszenica 2, tucz 5, zakańczający żniwa. No to 5, no i ten by był 6 vlog teraz, 7 od Krzycha mam. Co 2 dni jak będę wypuszczał, to już jest 2 tygodnie. Za 2 tygodnie mamy filmów, jeszcze u mnie nagram wapno, jeszcze u mnie nagram talerzówkę, przynajmniej po jednym vlogu. Jeszcze myślę, że coś od Krzycha wpadnie, może będzie czas, to się podskoczy. Więc naprawdę mega się cieszę, bo dzisiaj mówię, ta sobotka, teraz i tak bym siedział, czekał, patrzył jak Adam vloga obrabia, to chociaż mówię, kurde, się przejedziemy, zobaczymy jaką tu fajną tą robotę robi, a tym bardziej się dowiedziałem, że tu fajne pole. Powiem wam szczerze, nigdy tego pola nie zauważyłem, z racji tego, że zawsze tu jak dobrze bo się to przelecisz. Gdzie Leon jest, to z zakrętu się wychodzi, moment się przeleci, to jest jeszcze na górce i tego nie widać. Ja dopiero jak szedłem tu na polu, mówię, uuu, kurna, nie od... Patrz, kunuli w górę, wypierdoli. Nie, no to woda stała, widać. Patrz, nie gdzieś, kurwa, łeb. Lisa wyciągnie za chitę. A, jedynie tutaj, w tym miejscu bym widział, ale tu też nigdy człowiek nie zwracał uwagi, bo jest kurwa taka dziura na tej drodze, że tam bardziej trzeba uważać, żeby samochód nie wyleciał. No, ma co robić. O kurwa, no teraz jak ściąga i patrzę, jak to wszystko wygląda, to boczy mi się przypomina. Pod tą górkę, tylko że tam co 3-4 minuty jest taka górka. Magry. Ile będzie ze 2 hektary? Dwa z hakiem jest. Ono może nie jest szerokie, ale jest długie. No. Jedziesz. No jedno pole ma co ma, nie wiem. Takim gruberem 3 razy przejeżdżasz, no, ale ma 3,5 km długości. O ja pierdzielę, u mnie w najdłuższym kawałku jest z 800 metrów do kilometra. No nie, no kilometra nie będzie. Nie. Tu też byłeś kiedyś na Kazimierzowie, co jeszcze twój ojciec woził te zboże. No byłem. Co tam się wtedy wywalił tym samejem. No. Bo to tam, bo to pole w największym punkcie miało kilometr. Aha. No
właśnie. To jest jednak wtedy fajny widoczek. No nawet na Nożynku jak coś było. No tam było kurwa z półtora lekko na pewno. To pole zawsze kosili do połowy. Przyczepy stały na połowie tak, żeby pojechać w jedną, wysypać i w ogóle i później drugą połówkę obkaszali, żeby to w miarę wyglądało, bo na długość to by się nie ogarniali. No ale tam z bronami jak jechałeś dwa dni, nie? Brony kurwa 9 metrów, a dwa dni roboty. To ile hektarów? 50 tam jest kawałek. Ale wiesz, żeby tam wyrobić, burki poogarniać, to wszystko, po kilka razy pojeździć. Później jest taki cypel kurwa, który naprawdę też trzeba fajnie powyjeżdżać, na to schodzi. Wiesz, jak to zrobisz, to początek masz kurwa taki, że co chwilę zawijasz. Ale później z minuty na minutę kurwa coraz dalej, to w tym jednym najdłuższym kawałku to z 20 minut kurwa jedziesz. No ja. A to wiesz, no najgorsze jest to, że kamienie, nie? Może normalnie jakbyś chciał pobronować bez zbierania kamieni, to pewnie by to nie trwało nawet dnia. No, no. Ale ze zbieraniem kamieni, no to niestety, ale to schodziło. To kurde daleko, słuchaj, u nas pól z kamieniami pojedzie na Niecki. Tam to kamień na kamieniu przez kamień, a to jest ziemia kamieniorodna. Tam choćby zebra byś tam kiedyś zamawiał jak to kombajn. No. Trzeba ostrzeżeć wszystkie pola. Następny rok po orce człowieku to samo na polu. Niestety, niestety, no to jest duży właśnie. Zawsze kurka z roku na rok coraz mniejsza, no to się wyrywuje, widać, że to wyrobię to wszystko tej zemy. No. To się nie ma czasu. A dziada jeszcze nie uruchomili. Byłeś pod dziadem? Gdzie? Nie, no, nie byłem. Jeszcze byłeś pod dziadem? Nie byłem. Czemu? Nie byłem, bo przejeżdżałem tylko wczoraj leciałem, mówię, dobra, przejadę się tylko przez Kozicę zobaczyć jak wygląda. Ale chyba ktoś się tam kręci, mówię, dobra, to nie. A co tam cię mogą zaskoczyć? Co? Zaskoczyć ci mogą. Ja? Tak, a co to tam? No ale droga konkretna, mówili, nie we wioskach kurwa, ale czasami dróg takich ubitych. No to przecież tam jak to, tam dalej na polesie, no to człowiek wiesz jaką drogę zrobili, odwalili, żeby go przewieźć? No ja słyszałem, że jak tu gabaryty ojciec mi opowiadał, jak je tu jechały, to mówi, no mógł przylasował. No bo musieli tam na polesiu, schodzili jak to, na polesiu jak to i przez polesie lecieli. No to człowiek, i to jeszcze ten tak woził. Taka Iwona Blecharczyk kiedyś jeździła w takiej firmie jak to, co wozi gabaryty, właśnie ten tak to przywoził. No, ojciec mówi, że tu on na zakręcie mówi, on już tu ciężarówką się wjechał, złamał, a dupa cały czas najeżdżała, nie? To, a no. Mówi, ile osi tam było, to kurwa nawet ja nie bym w stanie policzyć. No mówi, najlepszy to jak kurwa ten dźwig jechał, ojciec mówi, ja pierdolę, wojna, nie? No i czekaj, ile on tam? 8 osi chyba? A koło wielkie, większe od kurwa tego w ciągniku tu. No. No ale jak on wyciągnął lancę, no to on jeszcze wylądł w wysokości kurwa jak z ramieniem całym. To Herkules, no. Tak zwany. Jest. O, wozom. Wiesz, kto tutaj jeździ? Robert. Jo. Tak, jo. Kurna. Kurna. Daj browara. On to wozi i zaraz będzie browar wołał. Daj. Skąd te belki bierze? A tu? Z pola! Dobra, tu nie, bo tak tu patrzę, byle nigdzie nie ma tutaj. Już wiesz, z wozą cały czas, znaczy no cały na drugi dzień. No. Tylko że oni powozą ze 2 godziny, a później wódkę, bo one już nie mają siły wozić. Powiem ci, kurde, jak i od siebie patrzę i stąd wydaje się ogromny, nie? Ale jak jechałem przez te Kozice i tak na niego spojrzałem, nie wydało się tak. Pewnie największe wrażenie by dopiero zrobił, jak pod nim by się stało. No jak stanie spod nim, to głowa boli. No. Jak tak spojrzysz się w górę, tak też ci zdjęcia wysyłałem. Jestem ciekawy, jak Rosa będzie, czy wieczorem będzie słychać go na solcu, ale obstałem, że tak. Jak Rosa? No wiesz, jak będzie szumił. No jak Rosa jest, to zawsze się niesie, bo przecież nawet na wrzące jak motor jedzie czy coś, jak da, to chłopie by jakby jechał 200-300 metrów. Ale to nie, on będzie szumił, dopiero by szumił jak ten, jak łożyska padają. A to nie, co to? No. No ile? No niedługo mają go uruchamiać. Będzie odpalony, bo na razie jeszcze odpalony nie jest. Szok, jaka inwestycja, nie? Ale jak samą nitkę do niego tam miliony samych drogach były, żeby go przywieźć. To jest naprawdę niepojęte, nie? Jak to kurwa wygląda. No słyszałem, jak tam musieli wykopać dziurę i ogarnąć, żeby to umocować wszystko. No. Nie ma zdjęć tego, jak to tam wyglądało. Nie, no to było wtedy, bo oni to kopali jakoś zimą. 50 na 50? Zimą to kopali i to jak to? To ja tam nie jeździłem, bo to było. No. Cały czas wahadło chodziło, wiesz. Tutaj to tiry, to za tiry, tir za tirem chodził. Jedni przywozili kamień, drudzy wywozili ziemię. Jak tam niby chyba 50 na 50 i 7 metrów dół, chyba coś takiego łaba. No i teraz uzbrojenia to wszystko. No. Ale to musi, no kurde, nie ogrywajmy, to jest... No to jest taki gigant, Adam opowiadał, że obok niego kiedyś tam, na właśnie oni tam mają strasznie długie pola, tak jak ty opowiadasz, że kurwa ze 3 km, ale wąskie na dwa bizony do przejechania. I gościu to jakiś se kupił i pod wiatraki. 4 wiatraki se nawet nastawiał. O.
jeden jebnął po 3 latach chyba. No to tamte 3 zostały, ale przyjechali i rozebrali, bo chyba się bali, że jebnie i tak tam jest. Koniec. No tam jestem ciekawy, pewnie największą karę i w ogóle to dostaną ci, co tam próbowali, kurwa, to w ten dół to wszystko robili, to uzbrojenie, no bo to gdzieś tam niby od samego dołu się wyrwał, więc za słabe uzbrojenie było. Bo gdzieś jak to wiadomo, od góry by coś się stało, no to tam większej odpowiedzialności nie ponoszą. Ale tak, jeżeli kurwa go wyrwie, no to... To jest trzeba to. Mieć pojęcie na pewno już. No wiesz, to na pewno inżynier, który to jest ten dziad od tego, tak, co to robił. Który się tam to zobowiązał. Ja znając życie, to może być tak, że beton wylali, a stal zajumali. Tak. Stal zajumali, no i jak się w samym betonie się nie utrzyma. Nie, no mówię teraz, tym bardziej, że wiecie sami, jakie mamy pogody, jakie przychodzą huragany już drugi rok rzędu praktycznie. Chwila, moment, no u nas naprawdę to, co nas minęło tydzień temu, tak, w sobotę. Ja, w sobotę, tydzień temu, ale na Trębkach i tamte strony wszystko. Ale to widziałeś, co w Kutni było? No też. O jest. Ale no na Trębkach, czekaj, dobrze mówię, na Trębkach groby poprzestawiało, normalnie powyrywało. Tak, to masz rację, no. No to już musi być siła, żeby takie, wiecie, wiadomo, groby nie są jakoś wysoko ani nic. No a potrafiło powyrwać, nie? No to no, tam naprawdę dachy praktycznie u każdego pozrywane, ponaruszane. No masakra, tragedia, nie? Dlatego ja się cieszę, że u nas ominęło, bo może by nie było co kosić nawet. No rzepaki, no to by była, no mam rzepaki powymucało tam. Opowiadał, że właśnie jeden rolnik kosił rzepak, przyszła ta burza, musiał zjechać, ale już nie było później po co wracać. To jest to, że te pogody zwariowały. No, to jest coraz gorzej z tymi pogodami. I teraz znowu. Ale no teraz zobacz, masz lipiec, że pamiętam, że tamtym lipcu to była góra taka, że się wytrzymać nie szło. Kurwa, no my wczoraj, no nie posiedzieli im za długo. Bo my posiedzieli... Czekaj, wywracaliśmy o który? Po 10? No koło 10 było. Koło 10 wywracaliśmy, to my posiedzieli do chwilę po 11? No, my chwilę po 11 posiedzieli i my się zmyli stamtąd, bo kurwa tak zimno i komary jebały, że to nie sąsiedź było, nie wiem, 12 stopni pokazywało, to no, co to jest? Ty wiesz, noc wcześniej, o której wracałem, bo po nocy wracałem, bo to ciężarówka pokazała mi 7 stopni. No, na nocy! Jak się zmówi, to tam po 6 stopni się kręci, nie? No co to jest za lato? To jest jesień! To jesienią by kiedyś cieplej. Ci, no tak szczerze, lata żeśmy się nie zdążyli nacieszyć, bo u nas były może... Był tydzień taki naprawdę porządnych upałów, że nie szło. Ale to aż zaby upały. No ale to jest to, że właśnie jak przyjdzie to taki kurwa, że nagrzeje. Później znowu się chłodno zrobiło, przyszły 2 dni, takie przyjebało i teraz znowu przyszły. Z jednej strony cieszę się, dobrze, te zboża doszły, trzeba je pokosić, bo też w tych temperaturach to się lepiej kosi i wszystko inne się robi. Ale wczoraj tak samo, niby fajnie, bez słońca, żeśmy jak byli na polu, kurwa, nie było słońca, to ci powiem, miałem koszulę, kurwa, to na przyczepie, jak te stopki układałem i wiatr zawiał, to aż, kurwa, człowiek tak zmarznął. No. Ale, kurwa, jak rzucałem i na podwórko słońce wyszło, no to powiem ci, że 3-4 razy mi się w głowie zakręciło, bo, kurwa, lało się ze mnie, że pierwszy raz na okularach to, kurwa, nie widziałem, bo tak mi kropne leciały. I to jest taka pojebana pogoda, nie? Że... No wiesz, jakby nie patrzy, to się trochę ulałeś. No, trochę jo, ale dobrze, jak się wytapia, pójdź, dobrze się wytapia, podobno, tak, że... Sam raz i na żniwach. Tak wyszło. Kurde, jeszcze tu muszę parę ujęć. Gdzieś dogramy. Jakaś może szybka łużyczka na start, ale fajny taki vlogasek. No szczerze mówię, może tak zrobię, żeby z nim nie czekać, gdzieś go po prostu wam wrzucę. Tylko że ciekawe, jak my się tu po żniwach pogadali o tym wszystkim, to czy wam się będzie chciało oglądać później te żniwa całe jeszcze. Nie wiem, czy to nie... Jakie żniwa? Żniwa to cały czas trwają. No, jednym tym. A to się po prostu bierze się to, co idzie, ale to już pogody nie ma, to trzeba robić. No. Jak u nas tych hektarów od cholery, no to wiesz, a ludzi też za bardzo nie ma, bo teraz ludzi do pracy znaleźć to jest krzyż pański. A, no teraz 500 plus i nie powiem, co jest. Znaczy, źle powiedziałem, bo ludzi to jest do pracy, ale ludzi, którzy mają trochę pojęcia. Tak. Ja nie wiem, gdzie oni, wszyscy wyjechali chyba za granicę. To prawda. No bo wziąłeś takiego, który ci rozpierdoli, że łatwo, nie? Taki sprzęt, jak się nie zgłosi. Tego już rozwalili raz. Blokadę. Zapiął mu blokadę, to na blokadzie jeździł tylnego mostu, zerwał blokadę. W Magnumie, to jego części są kurwa takie masywy wszystko. To nie jest jak przy siódce. Ja pamiętam stare czasy, jak to jeszcze pracował. No to wiem kto i czasami co robili, no to... No. To mówię, trzeba mieć pojęcie. Przyznać się każdy do roboty może. Ale mówię, teraz też gdzieś tam, no... Wiesz, no już 4-5 dzieci, to już im się do roboty nie chce chodzić czasami, bo to po co? Te 13 dzielnice takie powiedzmy. Bo tego, to się szerzy, to już się tak szerzy, że teraz w każdym mieście jest taka 13 dzielnica, wiecie na pewno o czym mówię.
to jest... Ale no mówię, tam kiedyś było, chociaż chodził do roboty, piwko pił, ale chodził kurwa do roboty, a teraz? A może kurwa 3000 jeszcze dostajesz jakieś od państwa. Ale ci powiem to co robię, ja na przykład nie mógłbym siedzieć w domu. Ja w tym roku spędziłem miesiąc w szpitalu i ja po tym miesiącu jak wyszedłem, to ja nie mogłem w domu siedzieć. No proste, że tak. Wiesz, ja mam też inaczej, ale to ja zrobię sobie, robimy sobie zawsze tak, że minimum piątek do tej 14 nagrywamy i koniec. Weekend muszę mieć wolny, nie ma chuja, żebym siedział i nagrywał. Znaczy, ja to weekend mam wolne, ale dzisiaj tak wiesz, my przyjadę, zobaczę. Ale powiem ci, dzisiaj aż fajnie porobić. No właśnie dlatego przyjechałem, bo pogoda jest fajna. No, jest taka przyjemna. Aż się chce, nie? Aż się chce. No klima jest odpalona delikatnie, no ale wiesz. Ale tworzy tam nie wiem. Dziadostwo pada. Dobrze. Znaczy niedobrze, bo zaraz tu na tej gminie to nie będę mógł jeździć. Nie no, gdzie bez przesady, nie. Oj, w tamtym roku, a czy to nie ty. Tym drugim robiłem, tym mniejszym. Ci powiem, wiesz, odlina. Deszcz przyszedł na gminę, człowieku, nie chuchu. Wiesz, raczej doszedł, ale wiesz, jakie kolejny robił. A wiesz, narobić kolejne pole to jest sztuka, bo to później się wszystkim oznaczy. Przy oraniu kuku ci tam wpadnie, już będzie inaczej. No tak. Skoro z nim ciężarówki, zaraz za niego trąbił. On to da on zapierdziela, bo on już czuje wódkę. On już czuje klimat. Ja wiem, czy kurwa nie powinien podnieść, ale mniejsza z tym. Nie kurzy się kurwa, jeszcze hałdy nie ciągnie. Jeszcze wrócił się tędy, wąski pasek został. A to może ja ten na górkę wskoczę i nagrum i no. Daj Boże, żebym ja tu nagrył. Co? Gdzie na górkę? Na tak? Tam, nie no kurwa, wskoczę sobie na tego. Albo ty, ja wiem co my zrobimy. Josek tu wiecie co? Będzie tam jej teraz engine sauna kurwa. Mam ten, mam magnesa. To przyczepimy kurwa magnesa na przodu na kejsiora i sobie posłuchata jak diabeł chodzi. Dobrze, to my wam dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że z Bobsonem gdzieś tam się jeszcze zobaczymy. Gdzieś coś jeszcze sobie ponagrywamy. To co, do kolejnego vloga. Trzymajcie się, na razie strzała, cześć! Ciao, Bobino!